Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic Adventure DX! Czyli Director's Cut. Więc otworzymy sobie nowy profil. I tak, na porządek ma synchronizacja. Dół, góra, dół, góra, dół, góra. Bardzo mi pomaga to, że mam drugi monitor. Więc rozpocznijmy sobie Adventure i zacznijmy oczywiście jako Sonic, bo nie mamy innego wyboru. I ogólnie taka mała rzecz, że na początku developingu Sonic Adventure DX prawdopodobnie miała być jeszcze jakaś postać, ponieważ w plikach gry znaleziono napis You can now play as Sonic. Więc prawdopodobnie miała być jeszcze jakaś postać przed Soniciem. Oraz używam paru modyfikacji, dzięki czemu gra wygląda lepiej i niektóre rzeczy z wersji na Game chyba zostały przeniesione, więc zacznijmy tą niesamowitą przygodę. I teraz będzie cutscenka, więc się zamknę. Dobra, więc walczymy z chaosem Zero. To jest walka bardzo prosta i oczywiście Sega robi od razu z nami. Robi od razu z nas dziwnych i musimy od razu walczyć z bossem. Co jest śmiechowe. Bardzo bym powiedział nawet. No i dobra, przeszliśmy do tego pierwszego bossa. No i kolejna cutscenka tu będzie. Bo jej, wszystko kocham cutscenki 29 sekund, o Jezu. To mi to długo zajęło. No i dobra. Come on, you big drip. Where you going? You know nothing, fool. It's chaos, the god of destruction. Huh? What? Tails? Watch out, you're gonna crash. Tails. What am I gonna do with you? Więc dobra, będziemy musieli uratować Tailsa, ale wpierw, jak widzicie, mam tutaj hub worldy.
co jest bardzo fajne. I to jest miał trochę przydłużą głowę. Ale tak, ogólnie to Sonic Adventure DX zaczęło się jako Sonic RPG. Czyli, no, jak sama nazwa wskazuje, czyli RPG z Sonikiem, co mi się nie udało. RPG z Sonikiem, jeszcze robiłem na Saturna, na Sega Saturn, ale jako iż Sega Saturn nie miała dobrej sprzedaży przez brak Sonika, o ironio, to projekt został przeniesiony na Dreamcasta i tam stwierdzono, że nie robimy żadnego RPGa. Jeszcze w czasach właśnie Saturna było powiedziane, nie robimy RPGa, robimy starego dobrego Sonika i jest fajnie, tylko że w 3D. No i tak właśnie powstał koncept na Sonic Adventure DX, znaczy wtedy jeszcze Sonic Adventure, bo DX to tylko na PC-ta i na GameCube'a. I są ogólnie dwie wersje tej gry. Wersja z 2004 roku, którą teraz widzicie, wersja z 2010. Ogólnie bardziej polecam wersję z 2004 roku, bo jest lepsza do modyfikacji. No i dzięki temu możecie oglądać gameplay w HD. Dzięki właśnie temu. No, Sonic Adventure DX. No co tu dużo mówić. Jedna z moich ulubionych gier z Sonica, fajna do glitchowania. Ogólnie to jest pierwsza gra z serii w 3D, więc można jej parę rzeczy wybaczyć. Źle poleciałem, Jezu. Jest tu wiele postaci, co jest też fajne. Tak wiem, że tutaj już panuje speedrunnerstwem, ale dobra. Ale dobra. Tu jest nowe wykorzystanie tak zwanych paneli. No i spin dash. Znany już nam z Sonica 4 epizod drugi, czyli epizod pierwszy, czyli homing attack. Tu jest tylko po to, by ułatwić nam załatwianie przeciwników. A dobra, teraz będzie kolejna cutscenka, więc nie będę się tutaj w traumę żalał. Hey, Sonic! Long time no see, huh? I'm just glad you're okay. What happened anyway? You're too good of a pilot to just crash like that. That was a test run using a new prototype propulsion system. It's got a few bugs to iron out. Why not just use my plane, the Tornado? Thanks, but you gotta check out my newest power supply. Ta-da! Whoa! A Chaos Emerald! Yep, I just happened to find one of the Southern Emeralds during one of my test flights. This thing's got unlimited power, you know. So I figured, why not use it to power my plane? Supercharged! You gotta come over to my workshop, Sonic. I've got something I've gotta show you. It's in the Mystic Ruins. The fastest way is by train. Let's go! Dobra, możemy grać jako Tace, ale to będzie w, że tak powiem, następnym sezonie. Ale tak. Najszybszą drogą jest pociąg. Stary, spędziłeś już ze mną jakieś 10 lat. Jeszcze nie wiesz, że jestem najszybszą istotą na tym całym świecie. Chyba się nie zrozumieliśmy. W każdym razie uratowaliśmy tej sobie, musimy teraz iść do Mystic Ruins. Więc lecimy tutaj, żeby było fajnie. No i dobra, tu jest Station Square, cały nasz hub world. I właściwie od teraz Sonic będzie miał strasznie dużo cutscenek i tak dalej. Więc przy następnych Sonicach nie spodziewać się, że często będziecie słyszeć mój głos. Raczej wtedy, kiedy będę łaził sobie właśnie tak randomowo i przy poziomach. Albo oczywiście jest to nagrywane z PC-ta, bo no niestety wersji na GameCube'a nie mam. A wersja na PS3
To jest ta wersja z 2010 roku, której nie lubię, bo nie ma opcji widescreena, co jest według mnie do dupy. Nie, że widescreen jest do dupy, tylko że do dupy jest to, że wersja z 2010 roku nie ma opcji widescreena, co jest do dupy. No i dobra. Wiesz, tu fajnie. To są Mystic Ruins, bardzo fajna muzyczka. W ogóle te muzyczki w poziomach i... Nie no, ogólnie muzyka z Sonic Adventure DX jest jedną z moich ulubionych. A jeżeli chodzi o Hub Worldy, to wymiatają. Ale dobra, chodźmy lepiej tutaj do workshopu Tailsa. I am Dr. Robotnik, the greatest scientific genius in the world. Whatever you say, Eggman. Enough! I've got big plans. And now, I'm gonna put them to work. You're always up to no good. Now what do you want? I want all of the Chaos Emeralds. Better not interfere, or else! Or else what, you big loser? Or else I'll take them from you by force! The hard way! No i znowu się Julia burzy. Dobra. Walczymy z Egg Hornetem. Więc jak widzicie, plansza, boss, plansza, boss. To jest taki układ. Ale dobra. Ogólnie te ci bossowie nie są za trudni. No. W ogóle Eggman, jaki... Bo mieliście przyjemność słuchać pierwszego w historii Eggmana i Sonika udźwiękowionego, to znaczy nie pierwszego w historii, bo w końcu mój poprzedni let's play udowadnia, że to nie jest pierwsza gra, ale w każdym razie pierwsze takie międzyświatowe. I oczywiście niestety aktor głosowy Eggmana zmarł w świętej pamięci i oczywiście uwielbiany przez wszystkich fanów Sonika Ryan Drummond jako Sonic. Wszyscy chcą jego powrotu. Ja również. Dziękuję za uwagę. Well, that wasn't so hard. Aha! Oh no! Time to eat! Chaos? Oh no, isn't that the same monster I saw the other day? Oh yes! It's just as the stone tablets predicted! His strength increases every time I feed him a Chaos Emerald! With all seven emeralds in him, he'll be invincible! And work for me! Together, we'll destroy Station Square! And on its ruins, I'll build Robotnik Land, the ultimate city, where I will rule it all! Come on, Chaos! Let's find another emerald, shall we? We can't let him get away with this, can we? No way, Tails! Without more emeralds, the monster can't transform! So, it's up to us to get the emeralds before Eggman does, huh? A, i ogólnie też taka mała ciekawostka na temat już aktora głosowego Sonika, czyli Ryana Drummonda. To jest jego ulubiona gra. Wiem, pewnie już się... pewnie stwierdzicie... Ja pierdzielę, lubi grę, w której... Jego ulubioną grą jest ta, w której wystąpił. Mhm. Nie.
Nie lubię jej za to, że w niej wystąpił, że może słyszeć swój głos, ale jest to jego ulubiona gra z Sonica i bardzo dobrze się przy niej bawi. W każdym bądź razie dowiedzieliśmy się teraz czegoś więcej o chaosie. Jest to Bóg zniszczenia. Tak, Bóg zniszczenia. Zabierzmy ten kamień. Jest to klucz do czegoś dziwnego. I ogólnie Chaos jest bogiem zniszczenia. I dowiedzieliśmy się teraz nowej rzeczy, że gdy Eggman nakarmi go jakimś szmaragdem chaosu, to wtedy Chaos staje się silniejszy. I jest to spowodowane tym, że Chaos żywi się szmaragdami ich złą energią. Czemu mówię złą? Dowiedzieć się na końcu serii. No dobra, Windy Hill. Jeden z moich ulubionych poziomów w Sonicu Adventure DX. Powiedziałem jeden z ulubionych poziomów. Tak na marginesie. Ogólnie o Sonicu Adventure DX to praktycznie wszystkie sekreciki tutaj znam. Już tyle razy tą kochaną moją grę przechodziłem, że wow. A. Wow, jakieś dziwne światełko, które nam mówi, ale to światełko jest ważne dla fabuły, bądź co bądź. Później się o nim więcej dowiemy. Więc tak, coś ciekawego o Sonic Adventure DX. Aha, że wyszedł jednak z cutscene, która jest w tej grze, tylko że w wersji takiej, że modele postaci są z Sonic Jam, tudzież z Sonic R. Więc to jest najdziwniejsze. I gdy dojdziemy do tej kascenki, po prostu wam pokażę tą kascenkę usuniętą, tak jakby. Ale mówię, Sonic Adventure DX miało być jako RPG. I dodatkowo model miało być na Saturna. Oraz. Kurde. Wspomniałem, co chciałem powiedzieć. Jest parę usuniętych rzeczy, ale niezbyt one są dosyć ważne. O! Skoro jesteśmy w tym poziomie, to jest usunięta wersja Windy Valley, która została znaleziona bodajże w wczesnych wersjach Sonic Adventure. Oraz chyba w wersji GameCube'owej nawet? Chyba tak. No i jest ta wersja dostępna przez Auto Demo Levels Loader, czyli z wersji demo. Polecam tego moda, jest fajnie zrobiony i fajnie jest zobaczyć te stare wersje poziomów. Bo można się zawsze czegoś dowiedzieć nowego. Co jest też fajne, dosyć. A dobra, przeszliśmy już Windy Valley. No i praktycznie chyba każda postać miała tutaj być, więc no cóż. Level C completed. Tak, tutaj są parę misji. Level C, B, A. I ogólnie A oczywiście jest najtrudniejsze, B średnie, A, C wystarczy, żeby przejść poziom. I ogólnie to, co pokazuje się, te złote pierścienie z twarzą Sonika, to są emblematy. Wow. Emblematy właśnie nie służą nam do niczego, tylko do tego, żeby wystuprocentować grę. Są fajne na wyzwania i ogólnie wersja DX jeszcze ma dodatkowe gry z Game Geara, które się właśnie odblokowuje za emblematy, bodajże chyba 20 emblematów, to jest kolejna gra, jest ich chyba łącznie 10 chyba? Więc 100 emblematów, nie. Nie wiem, właściwie chyba 10 emblematów czy coś. I wersja 2010 roku nie posiada właśnie tych gier z Game Geara, więc co jest trochę głupie. No gdzie mam teraz iść? Chyba tam. Fizyka tej gry jest zarobista. Lubię się nią bawić strasznie. Coś chciałem powiedzieć, teraz już na sobie się pytam.
Nie wiem. No nie wiem. Ale cóż, lecimy dalej. Oczywiście gra będzie tłumaczona przeze mnie, czyli że napisy będziecie mieli. A, mam iść do kasyna, dobra, więc chodźmy. Mamy iść do kasyna, gdzie mam iść? Kasyna jest zwany Open Night. Co mam zrobić? Czy już? Tak, mamy iść tutaj. Po coś fajnego. Daj mi spokój. A, właśnie. Chodźmy tutaj do... Ogólnie, większość ludzi myślała, że ten gość to jest zgliczowany jakiś NPC. Tak właściwie to nie, to jest statua po prostu. Tu gdzieś będzie emblemat, bo emblematy są ogólnie też poukrywane na tych hubworldach. Postaram się wam pokazać wszystkie. I wchodźmy do ścieków, bo tam mamy dodatkowy przedmiot. Tak, to są już przedmioty. To są Lightspeed Shoes. Now you've got Lightspeed Shoes. Press and hold the action button to store up power. Once you have enough power, release the button and you can do the Lightspeed Dash. The Lightspeed Dash lets you race toward rings at Lightspeed. As long as there's a trail of rings, you can go just about anywhere. Tak, dopóki jest... są pierścienie. Nie jest to prędkość światła. Bo tak to by Sonic się przeniósł w czasie. Tak prędkość światła, moi drodzy, nie wygląda. Ale tak, jak widzicie, jest to złote jajko i pokażę wam, do czego jest to złote jajko. Najpierw wchodzimy tutaj. Weźmy ten kamień. To jest taki mały sekret, który będę wam też pokazywał. Odtłuszmy to, weźmy to. Teraz nam się zablokuje, nie możemy wyjść, tak? No właśnie nie. Weźmy to, ten kamień, pozamieniamy i możemy wyjść, bo jesteśmy złodziejami. A tak, mamy light speed shoes, jesteśmy teraz bardziej efektywni. W każdym razie chodźmy do hotelu, który tam jest. Chodźmy do hotelu i chodźmy do tej windy. To jest ważne, że do tej. No i to jest Chao Garden, moi drodzy. Chao Garden, czyli jedna z rzeczy, na które ludzie cały czas czekają. Tak, to jest złoty Chao. Specjalne jajka mają coś takiego, że są specjalne Chao w nich. I tak, mam tutaj już parę Chao, ale to jest z mojego prywatnego save'a, bo Chao nie mają osobnych save'ów. I ogólnie są tu wyzwania Chao, z nich dostajecie też emblematy. Jest fajnie. Tak. Ale ja stąd wyjdę, bo nie chce mi się. I weźmy kolejny power-up, który jest tutaj. Tego na razie nie chcę wziąć. Dobra, myk. Ring. Jakiś. This is the crystal ring. This reduces the time needed to store power for the Lightspeed Dash. Więc tak, jak widzieliście, Lightspeed Dash bardzo długo nam się robi i ten kryształowy pierścień sprawia to, że aż tak długo nie musimy tego mieć. Więc chyba już powinno być kasyno otwarte. No właśnie. Tutaj będziemy mieli kasyno. I ogólnie taka ciekawostka. Sega miała... Wow. Sega chciała, żeby wszystkie lokacje były połączone ze sobą, czyli że bez tych ekranów ładowania, czyli że przechodzimy z jednej lokacji do drugiej i tak dalej. Jest to potwierdzone tym, że jeżeli użyjecie debug moda na każdej wersji Sonic Adventure, to znaczy nie debug moda, tylko na przykład hakujecie, żebyście mieli lifehacka albo coś, to dostaniecie... To zobaczycie w którymś momencie, że geometria tej planszy jest zachowana cały czas. Łączymy sobie tutaj pierścionki, żeby walnąć w ten przycisk i otworzyć kasyno. Tak, hazard. To jest najbardziej nieulubiony poziom wszystkich. Jest tu glitch, który pozwala na ominięcie kompletne tego poziomu. Ale jako iż ja tego glitcha nie wiem jak wykonać, albo po prostu mam wersję, w której się nie da tego wykonać, to cóż. W każdym razie jest to poziom kasyno. Prawie jak Casino Night, tylko że bardziej upierdliwy. Czemu? Ponieważ musicie wejść i zebrać bodajże chyba 800 pierścieni. Co nie jest fajne. Ale dostajecie pierścienie tutaj prawie za wszystko, więc właściwie jedyne co musicie uważać, to tutaj musicie tylko skupiać się na jednym przycisku. Czyli na... Kurde, serio? Już? Na odbijaniu Sonika.
Nie jest to fajne, ale no zawsze coś. Chociaż i tak według mnie to jest niepotrzebna. Co? To jest niepotrzebny tryb rozgrywki, ale jest tak jakby jakiś procent szans na to, że dostaniecie że zostaniecie wyrzuceni w kanały i tam jest bardzo dużo pierścieni, chyba tyle akurat nam jest potrzebne. Nie powiem, że lubię ten poziom, bo go nie lubię. Wiem, z nim będę kłamał. Strasznie go nie lubię, jest on według mnie za długi, możecie tutaj nawet pół godziny spędzić, jak nie jesteście dobrze w pinballu. O. Nie. Nie zabijajcie, proszę, nie zabijajcie. Dobra, jest. Odzyskaliśmy pierścionki. W każdym razie Eggman, jak widzicie, nam zabiera pierścienie. Więc nie możemy tutaj być lamą i zlamić kompletnie. W ogóle to jest po raz pierwszy, kiedy ja Eggmana trafiłem, co jest śmieszne dosyć. Ale dobra. Nie wiem, co to robi, że mam mniej Eggmana, czy mniej tych Eggmanów, czy coś. A jak widzicie, jest tu design Amy z Sonica CD. Co jest dosyć interesujące właściwie, bo jest tu design modern Amy. Którą zobaczycie. No właśnie. A, zobaczyliście ją na menu selekcie. O! Udało się, nice. Wow, za pierwszym razem, ale beka. Uga. Są też tutaj zwierzątka, jak widzicie, które za mną latają. Są one do czoła Gardena. Nie będę zbytnio uważał na ich zbieranie, żeby mam je kompletnie w głębokim poważaniu. Więc nie będę zbytnio przywiązywał uwagi na ich zbieranie. Ale na zbieranie pierścień w tym poziomie owszem. Tutaj trzeba dużo pierścień, chociaż nie wiem, czy przypadkiem nie mogę tutaj dostać po prostu szmaragdu od razu. No. W każdym razie później będą też poziomy z Tailsem, które są strasznie łatwe. BTW. Nie. Tam jeszcze była kapsuła. Ogólnie wiele też poprawione co zostało wyświetlanie niektórych tekstur, bo jest też taka mała ciekawostka, że wersja na GameCube ma lepszej rozdzielczości tekstury. Co jest dziwne, ale dobra. Dziwne, ale szczerze powiedziawszy niezbyt mi przeszkadzające, bo w końcu moje Wii odtwarza z GameCube, więc mogę spokojnie chyba kiedyś sobie załatwić oryginalnego Sonic Adventure DX. Bo jak mówiłem, na GameCube wyszło tylko DX. Tutaj chyba potrzebuję Lightspeed. Zużyję. Dobra, wspinamy się tutaj. Wow. Co ten Sonic? Jakieś tutaj dziwne animacje odwala. Dobra, w każdym razie się wspinamy, mamy tarczę. No i wychodzimy tutaj. I w ogóle to jest fajne, Winter Secret, że Sonic tutaj może myć sobie głowę. To jest fajne. Dobra, ale wychodzimy, mamy umytą głowę. Jest fajnie. Czy już nam starczy właściwie, bo wow, no po raz pierwszy ludzie byłem tam. Właściwie to znaczy, nie po raz pierwszy, ale po raz pierwszy z Sonikiem, o. No i oczywiście możemy jeszcze z tych maszyn dostać pierścienie, ale niezbyt to dużo daje. Zastanawiam się, ile nam jest tutaj potrzebne. Rzecz, którą bardzo lubiłem robić, czyli zliczowanie tego czegoś. No dobra. Daj nam trochę... nadal. No niestety jest tu niewidzialna ściana, która nam nie daje możliwości stąd wyskoczenia. Ale dobra, no odcinek będzie troszeczkę długi, ale w końcu to jest pierwszy odcinek. O, i tu się buduje statua Sonika, tak by to było. Tu o, widzicie teraz buty Sonika. Klasyczne, bo to już nie są buty Sonika, tylko to jest Lightspeed Shoes. Cadent Pinball. Tu jest inspirowany Nights, czyli Nights Into Dreams. Fajna gra, będzie z niej Let's Play z oryginału na Saturna i na
Na HD remake. No, to chciałem powiedzieć. Oraz planuję też nagrać jakiś odcinek z Sonic Jam. Dlatego, że no, Sonic Jam to jest praktycznie taki prototyp silnika, na jakim miał się opierać Sonic Adventure. Tudzież i nawet Sonic RPG, bo nie wiadomo jak to było z tym dokładnie. No ale zbytnie różnicy nie ma. Wiadomo, że jakieś też poziomy zostały wycięte z Sonica Adventure, ale to każda gra tak ma. No dobra, mamy tutaj jakieś dziwne... Tu trzeba sterować tym Sonikiem, ale niezbyt umiem to. Tak przyznam wam się szczerze. Że niezbyt umiem sterować tym Sonikiem, kiedy on jest w formie kulki, no i no. I ogólnie gram teraz na padzie. Specjalnie skonfigurowanym. I ogólnie jak widzicie, to też są bonusy za niektóre postacie. Za Tailsa jest to... W przypadku Tailsa jest to, że po prostu piłka, czyli Sonic na mnie może wypaść środkiem. Jeżeli chodzi o lewą i prawą stronę, to już niestety może nam wypaść, co nie jest fajne, ale coś za coś w końcu. No i dobra, znowu mam Tailsa. Tails nam też parę pierścieni ogólnie daje. Nie wiem, czy to jest tak samo jak w Soniku dwójce na przykład. No i dobra, znowu tu jesteśmy i znowu będę musiał sterować Sonikiem. No nie, tak blisko, ja nie mogę. I ogólnie, teoretycznie tę grę nagrywam drugi raz, bo kiedyś jeszcze w zeszłym roku nagrywałem gameplay, nagrałem praktycznie całą grę, ale stwierdziłem, nie, ja to muszę zrobić live. Poza tym to było właśnie z tej wersji 2010, Sonic mi właśnie przeleciał przez tą maszynę, to wejście. O co chodzi? I zauważyliście pewnie pewną rzecz, że o ile w klasycznych Sonicach, kiedy straciliśmy nasze pierścienie, na przykład mieliśmy tą stówę, otrzymaliśmy życie, straciliśmy je zdobyliśmy znowu stówę, to nie dostaliśmy kolejnego życia. Tutaj jest to inaczej, że kiedy stracimy 100 pierścieni, a zdobyliśmy życie, to możemy drugi raz to życie zdobyć. Jest to trochę takie dziwne, ale no cóż, co zrobisz? Nic nie zrobisz. Szczerze, chciałbym, oby Sonic Adventure 3, który rzekomo ma być w tym roku jako gra na 25-lecie, to żeby dorównywała właśnie Sonicowi Adventure DX i Adventure 2. I nie bójcie się, Sonic Adventure 2 również będzie, Sonic Heroes będzie i Shadow the Hedgehog będzie. No, 200. Almost. Prawie 200. No, tak blisko. No i jest 200, dziękuję bardzo. A, zapomniałem kompletnie o tym. Dobra, ja ogólnie nagrywam to w poniedziałek, ale wy wiecie już, że Sonic jest w środę, a tylko dlatego nagrywam to w poniedziałek, żeby przetłumaczyć tego Sonika. Wiecie co, teoretycznie nie chce mi się już tu siedzieć. Prawdopodobnie już będziemy mieli na tyle pierścieni, więc... Już myślałem, że znowu się tam przeniesiemy, ale byłoby fajnie. No i dobra. Chyba starczyło. Jest to ogólnie glitch, żeby kompletnie pominąć tę kasynę i tak dalej. No i dobra, zdobywam pierścień. Pierścień. Szmaragd. Powodzenia ogólnie, jeżeli chcecie zdobyć tutaj level A. Jest to niemożliwe praktycznie. No dobra, mam tutaj Ice Key. You don't! Oh, jeez!
Amen. Oh man, what happened to that emerald we just had? I guess Eggman's got one of them, but the other one's safe. That guy must be desperate. That means his two to our one, and that's not good. Come on, Sonic, we need to get busy! I to jest Cream, to co teraz widzieliście. Jest taki easter egg zapowiadający tak jakby Sonic Advance, znaczy nową grę, bo jeszcze to wtedy nie wiadomo było, jak się będzie zwało, bo jeszcze wtedy była wojna między Sega a Nintendo, ale od Sonic Adventure 2 to się zmieniło. O, glitch. W każdym bądź razie, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Powiedzcie, czy jesteście podekscytowani, że wreszcie Sonic Adventure DX jest, więc dzięki za oglądanie, na razie, cześć, pa, pa. Ja się od razu biorę za tłumaczenie.